Okej, walczymy dzisiaj z naszym Taunusem i oryginalnym silnikiem. Jak widzicie, silnik wygląda jakby służył za kotwicę przez ostatnie 20 lat. Dobra informacja jest taka, że widać, że w Austrii jeździł jeszcze w 2011 roku. Od tamtej pory podobno stał w suchym magazynie. Sprawdziliśmy, olej jest. Z właścicielem przy odbiorze, jak kupowaliśmy go, na chwilę odpaliliśmy. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dużo rzeczy jest już rozmontowanych. Klema tu chwilowo założona. Walczy z założeniem klemy. Dobra, tata siedzi w środku. Papa, no to spróbuj go na razie chwilę popalić. Zobacz, tam przy tej instalacji nic nie będzie działać. Zobacz, jest na luzie na pewno. Żeby mnie tu nie rozjechał. I spróbujemy go odpalić po... A, dobra, stój. Tak. Wow, pompa działa wręcz idealnie. Ty, od razu pompa zaczęła. Ten oczywiście zaraz odłączymy. Słuchajcie, zostańcie z nami chwilkę. Zaraz odłączymy pompę, wracamy do tematu. Dobra, jesteśmy znowu. Zapomniałem po prostu odpiąć pompy paliwowej, no i się okazało, że bardzo, ale to bardzo szybko zassała paliwo, co też świetnie świadczy o kondycji układu paliwowego. Jak widzicie, po ponad kilkunastu latach, w sumie po ponad 11, 12, 13 latach postoju, samochód teraz stał wiele tygodni. Samochód zaczął pompować paliwo niemalże od razu. Dobra, robimy drugą próbę, tata. 3-4, palisz. O. Dobra. No, bo jeszcze zostało trochę w pompie, dlatego żygał tym, co jeszcze w pompie zostało. No, w każdym razie samochód ma się dobrze, odpala. Paski trochę stare świszczą, ale auto ma się dobrze. Pomierzymy zaraz kompresję. Tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda na poszczególnych cylindrach przed wyjęciem silnika. Tak, żebyśmy wiedzieli, jak ewentualnie rozmawiać z potencjalnym nabywcą. Choć na razie jest plan taki, że silnik zostaje i nie będziemy go sprzedawać. To jest jednostka 1.6 High Compression, dlatego fajny motor. Może kiedyś nawet się zdecyduje, żeby tutaj wrócił. Dlatego dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach ten silnik po prostu odpala na widok paliwa i troszeczkę iskry. I to jest piękne w Fordach. Nieważne, ile to stoi, jak nikt w tym nie grzebał i nikt tego nie spierdzielił na własną rękę, to tak naprawdę te silniki są nie do zajechania. Dobra, jeszcze raz. Dobra, pomiar kompresji. Zaczynamy od pierwszego. Zobaczymy, jaki będzie ten. Dobra, dobrze jest dociśnięte. Dobra, jedziemy, papa. Dobra. O, proszę bardzo, dwunasteczka. Dobra, dwunastka równa na pierwszym. Dobra. Dwójeczka. Dobra, jedziemy dwójeczką. Dobra. O kurczę, dwunasteczka na drugim. Dobra, no niedobrze dociskałem za pierwszym razem. Mówię coś tak za nisko. Dobra, jedziemy. Dobra. O, aż za mocno docisnąłem. Ło, tutaj prawie 13 wydmuchaliśmy. Dobrze docisnąłem go. I ostatni, proszę Państwa. Dobra, jedziemy. Dobra. No i tutaj też 13. 12, 12, 13, 13. To jest nasz pomiar. Silnik wygląda na to, że jest bardzo, ale to bardzo dobrej kondycji. Szukamy długopisa, żeby to zapisać. A mamy, ok. 12. 13. 13. Na zimnym, takim, który nie tłoczył nic od ponad 10 lat, wydmuchaliśmy 12 i 13.
Tego silnik jest w doskonałej kondycji. Mamy na to dowód. Stay tuned. Dobra, przygotowujemy silnik do wyjęcia. Ze względu na fakt, że nie mam żurawia, zazwyczaj w tałną się wyjmuje go od dołu. Pewnie teraz wszyscy spadają ze krzeseł ze śmiechu. Ale teraz jak jest niższy, to naprawdę niewiele trzeba, żeby on wyjechał z całymi sankami, z całym zawieszeniem od dołu. Ale coś jest ciekawego. Zebraliśmy ten silnik i powiem wam szczerze, kurczę, on ma mniej nagaru. Tak się podniecałem tą moją dwulitróweczką. A ta 1.6 ma mniej nagaru na tłokach. Cylindry nawet noszą jakieś ślady honowania. Powiem szczerze, jak pamiętam, że to całkiem się fajnie wygląda. Fajnie, że jest od ma starego typu. Zobaczymy, który rocznik na bloku, bo już nie pamiętam oznaczeń. Ale ten silnik wygląda całkiem zacnie. I badanie kompresji to potwierdza. Ja zawsze się tak troszeczkę ścigam, żeby nie z losem, żeby nie poukręcać szpilek w kolektorze. I tym razem się udało. Szpilki w kolektorach zostały usunięte w sposób fachowy. Żadna się nie ukręciła, żadna się nie urwała. Tego silnik jest gotowy do składania. Na razie do wyrwania. Stay tuned. Uf.